Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M Na dzisiejszym odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie saszetki z naklejkami z kolekcji La Liga Santander sezon 2020-2021 Będziemy szukać oczywiście Leo Messiego 10 saszetek, tutaj przygotowałem kolor pomarańczowy tutaj na w jest na głównym tutaj planie Kazemiro i właśnie Messi. Także zobaczymy, kogo uda się trafić i czy będzie największa gwiazda La Ligi. I w pierwszej saszetce mamy zawodnika Realu, czyli bramkarz Thibaut Courtois. Będziemy sobie też układać Real, Barcelone i Atletico, czyli te trzy najlepsze kluby. Następnie mamy loga drużyn takich jak Ponferradina i Rajowa Vallecano. Następnie Raul Albiol z Villarreal. No i mamy autograf pierwszy również Real, Gerard Moreno, więc te autografy również sobie odkładamy. I mamy Javiera Galana z Chłeski i Oier San Giorgio z Osasuny ok, czyli w pierwszej saszetce mieliśmy jednego, jednego zawodnika Realu nie było Messiego i jest Barcelona, Frenkie de Jong następnie jakiś Kodzik Sergio Postigo to jest zespół Levante Jose Manuel Jurado, to jest chyba Cadiz, tak, zespół Cadiz. Bonu Sevilla. Teraz mamy loga zespołów Sevilla i Real Sociedad. I ostatnia naklejka to Villa z Valladolid, Real Valladolid. Saszetka numer. 3. Tomasz Waclik z Sewilli, Bramkarz, znowu kodzik, Dawid Gil, i tutaj jest zespół Cadiz, zespoły Logrones i Lugo to będzie druga liga, Carlos Soler z Walencji, no i drugi autograf. Raza Bal z Realu Sociedad. I ostatnia naklejka, Guido Rodriguez z Realu Betis. Co mamy tutaj? Mario Hermoso z Atletico, czyli na razie po jednej naklejce z tych wszystkich trzech klubów. Kodzik Dani Calvo. To będzie Elche Edgar Gonzales z Realu Betis i trzecia naklejka z autografem Iker Munian z Atletic Bilbao. Do tego Joan Jordan z Sevilla i Aisa Mandi Real Betis. Piąta saszetka, więc jesteśmy w połowie. I kto będzie tutaj? Shinji Okazaki, chłeska. Następnie Martin Odegard, Real Sociedad jeszcze wtedy. Daniel Escriche, to jest Elche. Nestor Araujo, Celta Vigo. No i autograf Gonzalo Guedes z Walencji i Pablo Herbias z Realu Valladolid. Szósta saszetka. Puertas i to będzie Granada. Następnie Pedro Lopez z Chłeski Ruben Vezo Levante, Alberto Perea to jest Cadiz, ponownie Tomasz Waclik z Seville i William Jose z Realu Sociedad. No, i mamy kolejną naklejkę z Realu Rodrigo. Czyli Real ma już dwie naklejki. Atletico również Jose Maria Jiménez z Atletico, druga naklejka. Sabier Ezeita z Hetafe, Cristo González z Hueski, Loga dwa, Granady i Hetafe, i z lewą mamy Nikole Wuczywicza. Zostały nam trzy saszetki. Messiego na razie nie widać. Hugo Malo z Vigo. Następnie Takashi Inui. I tu mamy zespół Eibar. Roberto Torres. To jest Osasuna. Loren Real Betis. Mario Hermoso, ponownie Atletico, no i w tym momencie to Atletico na prowadzeniu, trzy naklejki, i tutaj mamy Elche logo Elche Dwie saszetki, Sergio Alvarez Eibar, chodzik. I mamy Real Iden Azard. No proszę, trzecia naklejka dla Realu. Barcelona tylko jedna. Damian Suarez z Hetafe. Jordi Masip. I to jest Real Valladolid. No i proszę, po raz drugi Tibo Courtois wpadł. I loga Atletic Bilbao i. Deportivo Alavés, Czyli na prowadzeniu real. cztery naklejki. Później mamy Atletico z trzema. No i na końcu Barcelona z jedną. Ariz Elustondo z Realu Sociedad. Kodzik, Mark Bartra, Real Betis. Kiedyś w Barcelonie. Hugo Guilamon. Z Walencji, Simono Navarro z Deportivo Alavés, Shinji Okazaki ponownie Hueska i Iker Munian Atletic Bilbao. Czyli mamy rozstrzygniętą sprawę. Wygrywa Real na drugim miejscu, Atletico na trzecim Barcelona. Niestety nie było Messiego, za to wpadły cztery naklejki z autografami. Guedes, Munian, Ojara Zabal i Gerard Moreno. Więc myślę, tak ostatecznie nie było tak źle. Dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.